Dobrze, idzie też Instagram. Dzień dobry, dzisiaj live z Niedobylską i z Gosią. Gosią Ostrowską. O, dołączyła. Dołączyła Gosia. Dobra. Ej! Gosia, nie znikaj mi tu z Facebooka. O, oh, no. O, oh, no. Czemu tak? Tak było dobrze, już się tak cieszyłam. Dobra, jak tutaj mnie dodałaś, to tam mnie wyrzuciło i przełączyło mnie na Instagrama. Tak? Ale czekaj. Ale ja jestem na dwóch. Dobra, teraz przyciszamy Facebooka. Nie mogę ściszyć go do końca. W sensie telefon przycisz, telefon. Tak, do końca też u mnie się chyba nie da, ale tak się da, że akurat chyba nie jest źle. Teraz mam wyciszone na maksa. A i tak jest echo. To nie. Chyba, że spróbuję tu wyciszyć i tam. No spróbuj jakkolwiek. Bo ja Ciebie słyszę, pogłoszę. Dobra, teraz. No a teraz słyszysz mnie w ogóle? Ja to. Ja słyszę cię i tu i tu. Ale słychać na dwóch, nie? Dajcie znać, czy słychać filmy science fiction. Dobra, słuchaj, to ja proponuję, żebyśmy zostały na Facebooku, wiesz? Dobrze. Chyba, że a poczekaj, może słuchawki. O, słuchawki! Właśnie, ja też założę słuchawki. Na to nie wpadłam. O. To teraz jak ten wyciszę. Ten wyciszę i ten wyciszę. To powinno być. Dobra. No i dobra, ja mówię, ty mówisz i dajcie nam, kochani, znać, jak nas słychać, czy nas słychać. Czy teraz mnie na tych słuchawkach słychać, bo tu wyłączyłam? No dobrze, no sprawdźmy, jak ja siebie słyszę, wiesz, jak mówię, to słyszę siebie, a jak wyciszysz w ogóle oba urządzenia? To nie tak, będę ciebie słyszała. Będziesz mnie słyszała przez słuchawki. Dobra, ja ale mam wyciszone jest... obydwa. I cię słyszę. Ja też mam wyciszone. A nie, czekaj, tak nie do końca cię słyszę. Sorry. Bo faktycznie Facebooka wyciszyłam i cię nie słyszę bardzo. No dobra, a mów coś teraz. Mów. Halo. Test. No dobra, dajcie... Znaczy dla mnie ten pogłos jest znośny, tylko pytanie, czy inni też słyszą pogłos. Bo jeżeli słyszycie pogłos, to dajcie podwójny głos. Czyli nie da się zrobić live'a z parą na dwa urządzenia chyba. Dobra, zostawiamy na tutaj Facebooku. Jest tutaj jest na Facebooku, dobrze. Także. A, na Instagramie piszą, że jest spoko, ale... A, czekaj, na Facebooku piszą, że jest okej, tak? Ja wiem dlaczego, bo ty do mnie mówisz tutaj, a łapiecie jeszcze mikrofon ze słuchawek. A jak zasłonię mikrofon, to nie będę słyszeć. Okej. No trudno, na Facebooku jest lepsza jakość. A może się też tutaj będzie dało pobrać ten film.
Chyba, że jeszcze spróbujemy w drugą stronę. Uno momento. Jeszcze jeden myk. Może da radę. Dobra, a teraz? No, teraz mówimy. Teraz mówimy, teraz mówimy. Musimy minutę odczekać. Halo, halo, test, test. A ty mnie słyszysz? Ja cię słyszę. A dobrze. Aga, ciebie słychać podwójnie. Widzisz, to nie ja. Nie? Mnie słychać podwójnie? Ups. O, teraz, teraz działa. Zobacz, poszło. Teraz jest super. No dobra, okej. Okay. No dobra, słuchajcie, no to fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że słychać elegancko na jednym i na drugim urządzeniu. Dobra, później się dogadamy. Co ty tam zrobiłaś? A ty masz słuchawki podpięte do Facebooka czy do Instagrama? Jakby w sensie do Facebooka. No ja też. Więc. No dobra, misiulki moje kochane, jak jest super, to dzięki za informacje. Oficjalnie witam Was serdecznie. Zajęło nam to jedyne 6 minut, żeby tutaj Was przywitać. I witam moją specjalną gościni, moją boginię Małgorzatę Ostrowską. Witam serdecznie. Zwaną również bogini płodności, pani dietety kliniczna, bardzo poważna osobistość. Ona tylko tak poważnie wygląda, ale tak naprawdę jest dużo młodsza ode mnie. I jest mózgiem tej operacji. To znaczy mózgiem w takim sensie, że dobrze. Mózgiem w takim sensie, że pomaga naprawić niedobylską. Idzie jej całkiem dobrze. Proces trwa, ale w międzyczasie, znaczy w międzyczasie przez ostatnie 2 lata zadziało się bardzo dużo ciekawych rzeczy, którymi postanowiłam się podzielić z Wami, zrobić tak zwany coming out, ze względu na to, że są to na tyle ciekawe, ale też poważne schorzenia i okazuje się, że bardzo powszechne. I mówię to, jakby mówię i będziemy jakby tłumaczyć też z Gosią te rzeczy ze względów edukacyjnych. To znaczy, żebyście Wy być może zaoszczędziły pieniążki, te, które mi się nie zawsze udało oszczędzić, a być może się szybciej zdiagnozowały, a być może doszły do pewnych rzeczy same, albo może Gosia Was pokieruje przy odpowiednich jakby objawach do odpowiedniego specjalisty. Będzie o SIBO, będzie o pasożytach, będzie o hormonach, będzie o stresie, będzie o diagnostyce. Także zostańcie do końca, bo będzie ciekawie. Tak, ja jeszcze tak tytułem wstępu powiem, że zawsze warto dociekać przyczyny tego, że czujemy, że coś się dzieje z nami nie tak, że coś się dzieje złego w organizmie. Jeżeli nie czujesz się do końca komfortowo, jeżeli czujesz, że twój układ pokarmowy nie działa poprawnie, jeżeli czujesz się bardzo osłabiona, pomimo wydawałoby się zdrowego trybu życia, tak jak to ja, jak to było w moim przypadku, że pomimo tego, że naprawdę pilnuję tego, co jem i jak znacie zasadę Pareto 80-20, to ja myślę, że naprawdę moja dieta to często było 90-10, bo jestem osobą raczej zdyscyplinowaną. Treningi również były na całkiem dobrym poziomie, dobrze zaplanowane. Pomimo tego wielu lat czułam pewien dyskomfort, to znaczy miałam oczywiście brzuch jak balon, czyli już wiecie, na pewno domyślacie, że jest to SIBO, problemy z opróżnieniami, problemy z układem gastrycznym, jakby z żołądkiem może do końca nie, natomiast czułam, że coś jest nie tak, miałam dni takie, że naprawdę wstawać mi się nie chciało, miałam dni takie, że czułam się bardzo, bardzo osłabiona. Kręciło mi się w głowie, jak wstawałam, czy po jakichś ciężkich treningach potrafiło mi się mocno zakręcić w głowie. I jakby na początku nie zdawałam sobie do końca sprawy z powagi sytuacji,
bo myślałam, że no może się troszkę przetrenowałam, może troszeczkę za dużo tych treningów i tak dalej. Ale przypominam Wam, że jakieś ponad 2 lata temu, jak zaczęliśmy treningi regularne na social media i jeszcze doszło troszkę więcej stresu i dla mnie dużo więcej pracy, to zaczęła się równia pochyła. To znaczy, że ten układ pokarmowy coraz gorzej się sprawował. Zaczęłam przybierać mocno wody, znaczy tyć generalnie, no ale jakby stan zapalny zaczęły być coraz większe, bardziej dokuczliwe. Zaczęły się pojawiać nawet celulit, którego naprawdę przez 35 lat nie miałam. No i jakby ta skóra jakoś z tego mojego ciała zaczęła się coraz nie podobać, więc zgłosiłam się do Gosi na konsultację. No i powolutku, mówię powolutku, dlatego że proces diagnostyki trwa i wcale nie jest tani. Ja się staram raz do roku badać i robić porządne badania, jakby takie, które, no same badania krwi, to tam spokojnie tysiaka potrafiłam wydać na te badania. Ale no ale oczywiście warto, tak? Dlatego, że ja po prostu czułam podskórnie, że coś jest nie tak, że to może też nie jest tylko kwestia SIBO, być może to nie jest tylko kwestia przemęczenia, a jest coś więcej, więc zachęcam Was do tego, żeby być dociekliwą, dociekliwym, bo naprawdę mogą wyjść różne rzeczy. No u mnie te różne rzeczy wyszły. I ostatnie słowo wstępu odnośnie specjalistów, do których chodziłam i do których trafiałam, a przechodziłam przez różnych specjalistów z różnymi problemami, z objawami tak naprawdę chorób, które później jak mi Gosia zdiagnozowała, okazało się, że wystarczyło jakby usunąć przyczynę, a ten objaw, z którym szłam do konkretnego specjalisty, ustępował. To znaczy, że na przykład chodziłam do endokrynologa ze swędzącą skórą głowy, do trychologa z wypadającymi włosami i oczywiście ze skórą głowy brałam na to oczywiście jakieś tam leki, do dermatologów, do gastrologa, żeby też wyleczyć SIBO, robiłam szereg różnych badań i moje doświadczenie pokazuje to, że ci specjaliści, do których trafiałam, nie leczyli mnie. Oni leczyli mnie tylko objawowo. Wydawałam też spore pieniążki na to, żeby te objawy zaleczać, natomiast przyczyna wciąż pozostawała. Takie to jest moje takie słowo wstępu, które być może zachęci Was do jakichś głębszych też przemyśleń w stosunku do swoich własnych doświadczeń, bo też może tak macie, że jest jakaś dolegliwość, którą leczycie, a podłoże tej choroby i tej dolegliwości może być zupełnie inne. Gosiu, czy ty chcesz coś dodać? Na pewno to też nie jest tak, że specjalista nie pomoże, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo często oczywiście pomoc specjalisty jest konieczna i jest niezbędna, ale problem jest taki, że jak idziesz do dermatologa, no to dermatolog się skupia tylko na tym, co się dzieje na skórze, idziesz do endokrynologa, no to patrzy tylko na twoje hormony, w zależności od tego, gdzie się specjalizuje, idziesz do gastrologa, no i gastrolog patrzy tylko i wyłącznie na twój przewód pokarmowy, a nikt nie patrzy tak jakby całościowo na organizm i to, jaką maszyną naczyń połączonych tak naprawdę jesteśmy, więc oczywiście wsparcie specjalistów jest często konieczne, ale też trzeba szukać specjalistów, którzy patrzą holistycznie na nasz organizm. No właśnie. I taką specjalistką jesteś ty. Przykładowo, ale jest też wielu innych dobrych specjalistów. Ja nie mówię, że nie. Znaczy, dla mnie jesteś ty i ja tobie ufam bezgranicznie i staram się... Znaczy, ufam przede wszystkim jakby głównie jednej osobie, która mnie prowadzi, bo podejrzewam, że gdybym tak skakała z kwiatka na kwiatek, tak, i raz się tu podpytała, raz tu, to mogłoby być trudno później te kropki połączyć. Dla mnie taka osoba jak ty, czyli akurat dietetyczka kliniczna, bo to też nie musi być wcale tak, że to jest dietetyk kliniczny, bo to może być naprawdę dobry lekarz, który gdzieś ma podejście takie holistyczne, jest osobą, która potrafi połączyć te kropki. To znaczy, że Gosia potrafi, bardzo dobrze to robi, bierze wyniki badań krwi, wie jakie też te badania zlecić, no i później jakby jest w stanie z
stwierdzić pewne rzeczy i wysłać do odpowiedniego specjalisty. Później wracasz z tymi badaniami, z tymi wynikami badań do takiego Gosia znowu sprawdza, znowu na przykład dokładamy jakieś tam badania i znowu Gosia stwierdza, no dobra, no to teraz jak nie to, no to sprawdźmy jeszcze to. Wracasz z tym, znowu jest analiza, okej, okay, tu jest spoko, ale tutaj jeszcze coś, zróbmy jeszcze to albo idź do takiego specjalisty. Więc oczywiście, że Gosia nie jest specjalistką w każdej dziedzinie, bo nie jest ginekologiem, endokrynologiem i tak dalej, ale jest osobą, która według mnie ma no, tak szeroką wiedzę, że jest po prostu w stanie połączyć te naczynia ze sobą, tak? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I uważam, że warto jest mieć taką osobę gdzieś przy sobie albo po prostu szukać takiej osoby, dlatego że że jakby badania nie są tanie. Jakby robimy sobie coś na własną rękę i chodzimy tylko i wyłącznie na badanie i płacimy za wizytę u specjalistów niemałe też pieniądze, a później się okazuje, że jakby dalej może objaw trochę zelżał, ale przyczyna dalej jakby nie została wyjaśniona, no to trochę by było szkoda. Więc no u mnie wyszło to SIBO, chyba kiedy to było, Gosiu, chyba za 2 lata temu, prawda? Jak byłam na tych pierwszych testach wodorometanowych. 2,5 chyba nawet, bo to jeszcze chyba było tak. Przed pandemią jakoś. Właśnie, tak. To jeszcze było, to nawet nie wiem, czy nie więcej. To no właśnie. A tylko u ciebie nie samo SIBO, tylko też IMO, żebyśmy tak. Się zrozumiały. Tak, bo i SIBO i IMO. Ty mnie tak naprawdę wysłałaś do Fundacji Motyl na badanie wodorometanowe, tak? Tak, z laktulozą. To też jest ważne, żeby podkreślić, że to musi być laktuloza, a nie glukoza. Dokładnie. No i potem wysłałaś mnie do gastrologa, akurat do pani Agnieszki, jak ona miała na nazwisko, z Medicoveru. Pamiętasz, jak ona miała na nazwisko? Taka dobra Krawczyńska. Gastroenterolog. Agnieszka Krawczyńska. Tak mi się kojarzy. Jakoś tak, chyba coś podobne. Tak. No i faktycznie te wizyty tam tak wydawały się całkiem w porządku. No więc przeszłam jedną kurację antybiotykową, drugą kurację później antybiotykową. Pamiętam, że po pierwszej było fajnie. Gosia mi przepisała dietę. Jeszcze później chyba low food map, tak? I na początku było spoko, ale później SIBO wróciło jak bumerang. Może najpierw powiemy, co to jest SIBO, bo widzę, że to jest wiele pytań, co to w ogóle SIBO jest. Wybaczcie, przerywaj mi, Gosiu, i mnie ten, bo ja jestem już trochę dzisiaj zmęczona, już miałam 2-godzinną rozmowę jedną i tak trochę mogę mówić nie po kolei, więc jak najbardziej wtrącaj się i nasz wtrącaj, po prostu mów od razu, wcinaj mi się i opowiadaj o tym SIBO. SIBO to jest po prostu przerost bakterii w jelicie cienkim, bądź archeonów. No i te bakterie czy archeony produkują nam różnego rodzaju gazy, które później odpowiadają za niekorzystne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Tylko co warto powiedzieć, że to jest przerost bakterii w jelicie cienkim, bo też nie jest tak, że jelito cienkie jest jałowe. Tam jednak jest niewielka ilość bakterii, które normalnie w tym jelicie cienkim bytują, a problem pojawia się dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście te bakterie zaczynają przerastać. No i wtedy odpowiadają za pojawianie się gazów, wzdęć, zaparć, biegunek, mogą nawet prowadzić do jakichś problemów z nastrojem, mogą prowadzić przede wszystkim też do problemów skórnych, do problemów z trądzikiem, z atopowym zapaleniem skóry, właśnie z łuszczycą, bo jest wiele połączeń osi jelito-skóra, jelito-mózg i tym podobne, w związku z czym to, co się dzieje w jelicie, później oddziałuje ogólnoustrojowo na cały organizm tak naprawdę. No i tutaj, jak już te bakterie w jelicie cienkim nam przerastają, to one też zwiększają przepuszczalność bariery jelitowej, więc wtedy wszystko to, co w tym świetle jelita powinno pozostawać, zaczyna z tych jelit uciekać nam do organizmu, mogą przedostawać się też lipopolisacharydy bakteryjne, no i indukować taki ogólnoustrojowy stan zapalny,
A jeśli indukowany jest ogólnoustrojowy stan zapalny, no to wiadomo, że może to objawiać się też innymi objawami ogólnoustrojowymi i tak chociażby może to prowadzić nawet do pojawienia się insulinooporności przykładowo. I rzeczywiście fakt jest taki, że teraz wiele pacjentów diagnozuje się samodzielnie w kierunku SIBO i też często są naddiagnozowani pomimo tego, że tego SIBO czy IMO nie mają. Więc jeśli już ktoś poddaje się czy wykonuje sobie ten test, to też warto się zapoznać z tym, jak ten test powinien być wykonany i jak do tego testu w ogóle się przygotować, bo później mamy fałszywie dodatnie wyniki u pacjentów, którzy tak naprawdę SIBO nie mają. I też musicie pamiętać, że SIBO jest konsekwencją, a nie przyczyną tych zaburzeń. I do SIBO, do tego, że rzeczywiście te bakterie w jelicie cienkim zaczęły przerastać, coś musiało doprowadzić. I dopóki nie znajdziecie przyczyny SIBO, to SIBO niestety będzie nawracać, tak jak to było w Twoim przypadku. To jest. U mnie wróciło, wróciło tak drugi raz. Znaczy drugi raz po prostu stwierdzone było SIBO. Była druga terapia antybiotykowa, zaznaczę jeszcze, że ta terapia antybiotykowa wcale nie jest taka hop-siup, bo ja się średnio czułam na tych antybiotykach, wiadomo, że byłam osłabiona, trenować chciałam, bo się zakazała, że nie można trenować w tym czasie, albo się oszczędzać. Dieta jest dosyć rygorystyczna, choć nie tak rygorystyczna, jaką mam teraz. No ale cóż, czego się nie robi dla zdrowia? Ja jeszcze powiem, że tak, w międzyczasie, jak już chyba pomiędzy drugą a trzecią kurację antybiotykową, jeszcze Gosia podpowiedziała coś na temat masaży wistelarnych, jeszcze mi kazałaś sprawdzić endometriozę, bo to jakby też jest często przyczyna SIBO. No i tak sobie szukałyśmy tych przyczyn, prawda? To może powiem o przyczynach, które mogą doprowadzić do SIBO, bo ich jest też bardzo dużo. Tak. I często jest tak, że pacjenci się zgłaszają, piszą na przykład na... Wow! Poleciało. Piszą na Instagramie, jestem w trakcie antybiotyku na SIBO, potrzebuję szybkiej konsultacji, bo nie wiem, co robić dalej. I to jest pierwszy podstawowy błąd, bo jak już jesteście w trakcie antybiotyku, no to to jest tak naprawdę ostatni moment, czy już jest nawet za późno, żeby się skonsultować ze specjalistą po to, żeby dobrał Wam postępowanie po antybiotyku, bo to postępowanie też będzie zależało od pierwotnej przyczyny. Jeśli przyczyną SIBO było chociażby jakaś infekcja bakteryjna, to często dieta nie musi być aż tak rygorystyczna. Więc tutaj zanim w ogóle zdecydujecie się na przyjęcie antybiotyku, dobrze by się było skonsultować właśnie z jakimkolwiek specjalistą i zacząć szukać tej przyczyny SIBO, bo chociażby do SIBO może prowadzić niedoczynność tarczycy ze względu na to, że przy niedoczynności tarczycy produkuje się mniej hormonu chociażby gastryny, która stymuluje żołądek do produkcji kwasu solnego. Jak nie mamy odpowiedniej ilości kwasu solnego, on też nie działa bakteriobójczo. Te kęsy pokarmowe, które przechodzą do jelita cienkiego, nie wysyłają odpowiedniego sygnału do trzustki czy do wątroby, żeby wyprodukowały odpowiednią ilość enzymów trawiennych i zaburzony jest całościowo proces trawienia. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to ciągłe podjadanie, tak? I niemożliwość zadziałania tej naszej szczotki jelitowej, kompleksu mioelektrycznego, który się uruchamia tak 1,5-2 godziny po spożytym posiłku. Więc jeśli ktoś co godzinę czy co 1,5 godziny dziubie i coś podjada, no to też sam niejako przyczynia się do pojawienia SIBO. Kolejna kwestia to nawet zwykła infekcja bakteryjna, zwykła jelitówka może zaburzyć funkcjonowanie kompleksu mioelektrycznego i wtedy SIBO może tak samo się pojawić. Problemy z jedzeniem w biegu tak samo mogą doprowadzać do SIBO, no bo jednak w jamie ustnej już działają wstępne enzymy amylaza i lipaza, która nam trawi te kęsy pokarmowe. Tak naprawdę my powinniśmy połykać papkę, żeby też żołądek zdążył wydzielić optymalną ilość kwasu solnego.
jakieś problemy z żołądkiem, Helicobacter pylori, czy autoimmunologiczne zapalenie żołądka, choroby autoimmunologiczne różnego rodzaju, chociażby endometrioza, Hashimoto, mogą również doprowadzać do pojawienia się SIBO. Dodatkowo też jeszcze poza tym jakieś wzrosty w obrębie jamy brzusznej, tak, operacje, nawet cesarskie cięcie, czy jakieś wzrosty w obrębie cesarskiego cięcia, tak samo mogą tutaj doprowadzać do tego SIBO. Wszystko tak naprawdę, co będzie nam blokowało po prostu przepływ tej treści pokarmowej przez przewód pokarmowy, albo chociażby problemy z wątrobą, z odpowiednią ilością wydzielanej żółci, czyli chociażby diety niskotłuszczowe, skrajnie niskotłuszczowe, jakiś problem z zastawką krętniczo-kątniczą, która tak jakby chroni czy oddziela jelito cienkie od jelita grubego, więc tych przyczyn jest naprawdę mnóstwo i dopóki nie poznamy przyczyny, która u danej osoby doprowadziła do pojawienia się SIBO, no to ono będzie nawracać i wisienką na torcie są zakażenia pasożytnicze, które doprowadzają do SIBO. Przede wszystkim tutaj najniebezpieczniejsze jest zakażenie Giardią lamblią, bo ona lubi wchodzić do pęcherzyka żółciowego, blokuje wtedy wypływ żółci z tego pęcherzyka żółciowego, a żółć jest substancją, która ma silne działanie bakteriobójcze właśnie na bakterie gram ujemne, które w tym jelicie cienkim mogą się rozprzestrzeniać. Więc jeśli mamy nieodpowiednią produkcję żółci, no to automatycznie niestety tak jakby przyczyniamy się jeszcze dodatkowo do tego, żeby te bakterie w tym jelicie cienkim nam zaczynały przerastać, a oprócz bakterii też jeszcze dodatkowo mogą tam przerastać grzyby, czyli nie tylko możemy mieć SIBO, IMO, możemy mieć również SIFO, a możemy mieć również SIBO siarkowodorowe, którego w Polsce tak naprawdę żadną metodą nie możemy zbadać, tylko pośrednio oceniając właśnie wynik testu wodorowo-metanowego z laktulozą. No dobrze, no z tych wszystkich przyczyn, które wymieniłaś, wyeliminowałam jakby większość w międzyczasie, bo tam były i badania gastroenterologiczne, jak to się mówi, tak? Czyli i kolonoskopia, i gastroskopia, i helikobakter, i sprawdzenie, czy mam celiakię, tak? To też wykluczyłyśmy u gastrolog. No, ale jak doszłaś do tego, żeby Niedobrskiej w końcu, znaczy przycisnąć się Niedobrską, żeby zrobiła w końcu testy na pasożyty? Niedobrska bardzo długo się broniła przed tymi testami, nie było to łatwe zadanie niestety, ale generalnie tak, no zakażenie pasożytnicze jako tako nie wiadomo jakich objawów nie mają, tak? To nie jest tak, że będziemy odczuwać jakieś, znaczy no będziemy odczuwać dolegliwości, ale przede wszystkim będą to dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, więc najczęściej no, szukamy jakichś zaburzeń w obrębie tego przewodu pokarmowego. Ale co może świadczyć w ogóle o zakażeniach pasożytniczych? Przede wszystkim taki numer jeden, no to silne niedobory żelaza i ferytyny, czyli białka magazynującego żelazo. Jeśli dbacie o zwiększenie podaży żelaza w diecie, typu włączacie podroby, jecie co najmniej 2-3 razy w tygodniu czerwone mięso, pojawia się jakiś szpinak, inne zielone warzywa liściaste, pojawiają się buraki czy zakwas buraków, a pomimo tego ta ferytyna nie chce wzrastać, no to znaczy, że coś Wam tą ferytynę i żelazo niejako podjada. Zjada. To jest taki jeden z objawów. Drugim objawem mogą być chociaż rozbieżności w morfologii. Jeśli w morfologii pojawia się podwyższony odsetek monocytów, czy eozynofilii, czy bazofilii, to już może sugerować, że rzeczywiście jakieś zakażenie pasożytnicze jest. Bardzo często u osób, które mają różnego rodzaju alergie, też można podejrzewać pasożyty. Dodatkowo też może być problem z powierzchnią wchłaniania kosmków jelitowych, więc jeśli nie jesteście na jakiejś diecie bardzo ubogotłuszczowej i jecie optymalną ilość tłuszczu, a pomimo tego cholesterol jest bardzo niski, rzędu 140 albo poniżej, no to oznacza też właśnie, że no ta powierzchnia wchłaniania kosmków jelitowych jest upośledzona i one nie wchłaniają tego, plus dodatkowo najczęściej to też świadczy o
osłabionej pracy wątroby, a pasożyty jednak produkują różnego rodzaju toksyczne metabolity, które później żyłą wrotną do tej wątroby jednak trafiają i tą wątrobę po prostu znacząco obciążają, co tak samo może mieć różne objawy ogólnoustrojowe. Tak, i ja jeszcze chciałam dodać, że jak już poszłam do specjalisty, do parazytologa, a tak naprawdę jak mu wymieniłam, to była dosyć taka, do doktor Ozimka, myślę, że spokojnie mogę to chyba zareklamować, jest to jeden z chyba z najbardziej znanych parazytologów w Polsce i jeszcze mówiłaś, Gosiu, że doktor Wicherek, tak? Tak. I mu tam się wypełnia taką bardzo długą ankietę, kwestionariusz i jak mu wymieniłam, pozaznaczałam to moje objawy, które tak naprawdę, słuchajcie, no nie wiem, no bóle głowy, gdzieś tam przelewania, jakieś tam zaparcia, jakieś, co ja tu jeszcze miałam, problemy ze skórą, jakieś osłabienia, bycie wybudzania się w nocy, czy tam takie rzeczy. To generalnie jak się patrzy na te objawy, które mogą wywoływać pasożyty, to tak się wydaje, jakby, że okej, okay, no to mogę się czasami wybudzać, okej, okay, no mogę się czasami czuć osłabiona, jak to też może być to spowodowane totalnie innymi jeszcze rzeczami. I to żaden lekarz, u którego byłam z różnymi objawami, o których wam teraz mówię, czy tam ze skórą głowy, czy w ogóle jakby z zatoksycznieniem organizmu i tak dalej, nie wpadł na to, żeby sprawdzić, czy mam pasożyty. Żaden, przez wiele, wiele lat. A ja mam wrażenie, że ja naprawdę bardzo długo musiałam mieć tego pasożyta. Pasażera na gapę. Jak sobie pomyślę, to ten. Ale nie bądźmy tacy obrzydliwi, dlatego że co szósta osoba tutaj zgromadzona nie ma, więc radzę to sprawdzić, bo sprawdzenie tego wcale nie jest takie trudne i wcale nie jest takie drogie, a naprawdę pasożytów mamy mnóstwo w sobie i o tym się niestety nie mówi i coraz bardziej w takiej konwencjonalnej medycynie, jakby się nie wiem dlaczego odchodzi od sprawdzania tego albo zlecania. I jeszcze zdradzę Gosi tutaj źródło, Gosi, mogę chyba powiedzieć jakby tak, bo jak rozmawiałam o tym z moimi znajomymi, ich ostrzegałam, jakby mówiłam o tym, że gdzieś tam u mnie to wykryto, więc namawiałam do tego, żeby to sprawdzić, to mi na przykład odpowiadali mi znajomi, że oni sprawdzali jakby w takich normalnych laboratoriach, wiecie, jak się robi tam, nie wiem, sprawdza, robi się morfologię, badania moczu, badania kału, tak? I nic nie wychodziło, nic nie wychodziło. A okazuje się, słuchajcie, że mało bardzo jest takich laboratoriów, które się specjalizują w parazytologii, które są w stanie znaleźć te jajeczka tych pasożytów. No i Gosia akurat mnie wysłała do Olimp Medu, który też jest polecany przez Olimpia doktora. Med. Olimpia Med, przepraszam, Olimpia Med w Łodzi. Można to zrobić online, więc wysyła się kurierem próbeczki i dostaje się wynik online. Tylko, No, tak. co jest bardzo ważne, to, że nie zawsze w pierwszej próbce te pasożyty wyjdą, bo to nie jest też tak, że te pasożyty czy jaja pasożytów można bardzo łatwo znaleźć. Trzeba trafić w cykl rozwojowy, no i pasożyty swoje cykle rozwojowe mają w okolicach pełni księżyca, więc najlepiej badania robić w pełni księżyca. Też powinny być minimum 3 próbki, ale pamiętajcie, że nawet jeśli w pierwszym badaniu nic nie wyszło i jest czysto, to wcale nie oznacza, że tych pasożytów nie ma, bo najwyraźniej nie trafiliście w cykl rozwojowy, więc wtedy można też się posiłkować badaniami przeciwciał, tak? No bo nie wszystkie pasożyty znajdziemy w kale. Mamy chociażby też motylicę wątrobową, której w kale tak naprawdę ciężko jest bardzo znaleźć, więc tutaj bardzo często te wyniki mogą po prostu być fałszywie ujemne, więc jeśli podejrzewacie, że nawet macie jakieś pasożyty i nic w testach z kału nie wychodzi, no to wtedy badamy przeciwciała przeciwko danym pasożytom, przeciwciała IgG, IgM i IgA w miarę możliwości i Lamblię chociażby też bardzo ciężko w kale znaleźć, a ona może doprowadzać nawet do takiej degradacji kosmków jelitowych, jak to ma miejsce w przypadku celiaki, tak? Czyli ta powierzchnia wchłaniania kosmków jelitowych jest po prostu płaska jak wykładzina, a nie taka mięsista jak dywan
szagi, więc wtedy jeszcze są bardziej dotkliwe te wszystkie niedobory, które się pojawiają, więc albo z kału, albo z krwi przeciwciała możemy badać w kierunku pasożytów. No te badania przeciwciał z krwi są jeszcze droższe, bo wtedy trzeba sprawdzać każdą podklasę. A ile, bo my żeśmy nie sprawdzały z krwi, prawda? Na razie sprawdzałyśmy z próbki i wyszedł jeden, ale tak sobie teraz myślę, że może gdzieś tam jest jeszcze coś, może warto z tą krew jednego się byłoby przebadać, tylko nie wiesz, jakie to są koszty ogólnie, by sprawdzić. No zazwyczaj chyba około 80-100 zł kosztuje jeden rodzaj przeciwciał w kierunku jednego pasożyta, więc jak mamy trzy przeciwciała w kierunku jednego, no to wiadomo, że badamy ich kilka, takie jakie są dostępności w laboratorium, więc to suma summarum już są badania niestety w tysiącach. Więc no, jeśli wyjdzie nam w pierwszej próbce kału, to super, jesteśmy zadowoleni, ale jeśli przykładowo poddaliście się leczeniu, później tak jakby objawy się dalej utrzymują, a kał jest czysty, no to może świadczyć o tym, że po prostu jeszcze coś jest, co nie zostało do końca zdiagnozowane, a takim najlepszym objawem będzie po prostu to, że jeśli rzeczywiście mieliście problem z żelazem, z ferytyną, włosy leciały na potęgę i nagle udaje się nabudować tą żelazo czy ferytynę, no to znaczy, że tak jakby już tego osobnika, który wam zjadał to żelazo, nie ma i organizm zaczyna wracać do homeostazy. I tutaj też widzę, że ktoś się pyta, czy można się przeleczyć zapobiegawczo. No zapobiegawczo ciężko się leczyć, bo dane leki działają na danego pasożyta, więc jeśli przyjmiecie coś, co nie jest skuteczne na daną dolegliwość, którą macie, czy na danego pasażera, na gapę, którego macie, no to wtedy możecie je jeszcze bardziej rozwścieczyć i mogą one się przetransportować z tego światła jelita gdzie indziej, w skrajnych przypadkach nawet do mózgu. No, to naprawdę nie było śmieszne, jak ja to usłyszałam. Bo się przeradziłam i takie leczenie się też domowymi środkami nie zawsze przynosi dobre rezultaty. Ja też rozmawiałam o tym z doktorem Zimkiem, który też potwierdził, że jeżeli ktoś naprawdę jest mocno zarobaczony, czasami naprawdę możecie nie wiedzieć, że macie tych robaków dużo i zacznie się leczyć domowymi sposobami, jakimiś taką ziołoterapią, to nie będzie to na tyle silne, żeby zabić te pasożyty, ale będzie na tyle wkurzające je, że one zaczną sobie uciekać, wędrować właśnie po ciele i właśnie tak jak Gosia mówi, mogą się znaleźć na przykład w twoim mózgu. Więc no ja nie polecam leczyć się tymi sposobami domowymi, jeżeli się nie wie tak naprawdę, w jakim stanie się jest i ile się tego ma. Raczej proponuję wam zdiagnozować się i zrobić te, pobrać po prostu te trzy próbki i wysłać do dobrego laboratorium. Jest kilka w Polsce, więc to nie jest tak, że tylko Olimpia Med, jest jeszcze wiele innych, więc po prostu trzeba szukać, ale już zioła później, na przykład jako kontynuowanie leczenia, sprawdzają się super. Trzeba też tylko pamiętać, że do tego leczenia na pasożyty trzeba się też odpowiednio przygotować, bo one jak obumierają, to też no, wydzielają wiele toksycznych substancji, więc nie dość, że trzeba wspierać jelita, no to też trzeba dbać o zdrowie wątroby, no bo tak jakby wtórnie będziecie się tymi metabolitami toksycznymi później inhalować. Dokładnie. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie taki czas, jak ja wam mówiłam. Ja to trochę tak komunikowałam. Ja wtedy nie powiedziałam, że dowiedziałam się, że mam pasożyty, miałam taki jeden weekend po prostu diety z życiorysu, gdzie musiałam się natychmiast dostać do doktora Ozimka, bo stwierdziłam, że ja nie zniosę myśli, że ja po prostu je mam, mimo że ja pewnie je miałam parę lat, ale po prostu jak się już dowiedziałam i byłam pewna, że je mam, to po prostu natychmiast musiałam się ich pozbyć. Leczenie jest dosyć łatwe, jakby bierze się trochę tabletek i tyle. Pomiędzy faktycznie tymi kuracjami miałam jeszcze kurację ziołową, no ale poziom zatoksycznienia po tym jest grubo. Jest grubo naprawdę, jak się nie przyjmuje jakichś takich rzeczy, które te toksyny zbierają. To jest ciężko, wątroba, myślałam, że po prostu wyjdzie mi bokiem i podziękuję za współpracę, więc no, trzeba też wspomagać się pewnymi preparatami, które nam pomogą jakby te toksyny usunąć, ale to parazytolog o tym mówi i wszystko wam pisze.
Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć a propos pasożytów, bo wiecie, można sobie mówić fuj i tak dalej, ale wcale posiadanie pasożytów nie wiąże się z tym, że jesteśmy strasznie brudni i niehigieniczni, bo zarazić się pasożytem, słuchajcie, jest tak łatwo, bo wystarczy, nie wiem, zjeść borówkę z krzaka albo wykąpać się w jakimś akwenie wodnym, w którym po prostu te jajaczka sobie pływają, na przykład, nie wiem, jedziesz sobie do jakiejś tam Tajlandii czy gdzieś, kąpiesz się i możesz wrócić już z pasożytem. Możesz się zarazić poprzez na przykład picie kranówy, bo o to od razu mnie doktor Ozimek zapytał, czy ja piję wodę z kranu. Więc naprawdę Niegotowane mięso, ryby wątpliwej jakości. Kiedyś pacjent mi powiedział, że właśnie kupił rybę w dobrym sklepie rybnym, przyniósł ją do domu, a nagle ze środka zaczęły wychodzić nicienie, więc całe szczęście, że zauważył, a nie zjadł tą rybę. Osoby, które śpią w jednym łóżku z pieskami czy z kotkami, które nie są regularnie odrobaczane, tak samo bardzo łatwo mogą tą infekcję pasożytniczą zdobyć. I tak jakby czynnikiem, który chroni nas przed zakażeniem pasożytniczym, jak coś zjemy czy wypijemy, powinno być silnie kwaśne środowisko żołądka, że w dzisiejszych czasach mnóstwo osób jednak ma problemy z żołądkiem, z niedostateczną ilością wydzielanego kwasu solnego w żołądku, no to wtedy to jajo w tym żołądku nie jest niszczone i właśnie trafia do jelita, gdzie później już może się zacząć rozwijać, składać jajeczka, rozmnażać i tak dalej, i tak dalej. Tak, ten cykl pasożytów jest ciekawy, ale można sobie o tym poczytać w internecie. Jest bardzo dużo o pasożytach, natomiast naprawdę one dają tak niecharakterystyczne objawy, tak jak wam mówiłam, no, na przykład no, bóle brzucha, alergie skórne, pokrzywka, przelewanie się, zaparcia, suchy kaszel, gdzieś tam niedoskonałości na twarzy jakieś, zapalenie pęcherza, wypadanie włosów, zawroty głowy, osłabienie, dobudzanie się w nocy, gazy, jakieś pogrubione endometrium, też może być niska ferytyna, żelazo. To świąt są odbytu też wbrew pozorom, w szczególności u dzieci. No, jakieś to, tak, zmiany zachowań, tak. Agresja, nerwowość, tak. W okolicach nawet pełni księżyca. Tak, tak, tak. Więc jak moi drodzy w pełni spokojnie śpicie, to wcale nie oznacza, że jesteście czarownicami. Tylko być może jakieś tam robaczki w was bytują. Także ku przestrodze, moi drodzy, badać się trzeba. Jak nigdy się nie badaliście, to naprawdę zróbcie to. Zróbcie to i dla świętego spokoju po prostu, żeby wiedzieć, nie? Bo jakby tak, to co nam nie dawało z Gosią spokoju, to właśnie to, że to u mnie ta ferytyna ciągle była na niskim poziomie i ja próbowałam coś zrobić z włosami, a te włosy mi ciągle leciały i tam Shine Me z Health Labsa i tak dalej, a tam ciągle niska ferytyna. Więc jakby wiecie, no sportowiec chciałby mieć wysoką ferytynę i chciałby mieć te czerwone krwinki na bardzo dobrym poziomie, no bo to jest przenoszenie tlenu, to jest twoja wydolność, jakby wytrzymałość, więc no, ja się na to nie chciałam godzić, dlaczego ja mam ciągle taką niską ferytynę i pomimo suplementacji, więc ja jeszcze dokarmiałam te robaczki i suplementuję sobie dodatkowo ferytynę. Ale co bardzo ważne, to jak macie niedobory ferytyny, to suplementacja żelazem nie jest tak jakby pierwszym wyjściem, które powinniście podjąć, bo suplementacja żelazem nie jest obojętna dla naszego organizmu. Ona też właśnie doprowadza do przerostu chociażby archeonów, więc niejako nie dość, że dokarmiacie robaczki, to jeszcze dodatkowo dokarmiacie te bakterie, których nie powinno być zbyt dużo, więc na początku staramy się właśnie zadbać o pracę żołądka, dokwasić niejako ten żołądek, zadbać o higienę w ogóle jedzenia, czyli skupić się na jedzeniu, a nie na wszystkim wokół, czyli telefon, komputer, telewizor, gazeta czy rozmowa, przeżuwać dokładnie każdy kęs, wprowadzić chociażby laktoferynę, wprowadzić maślany, zwiększyć udział żelaza w diecie, tak? Czerwone mięso, podroby, zielone warzywa, liściaste, buraki, zakwasy z buraków. A jeśli to nie przynosi żadnych rezultatów, a rzeczywiście już się czujecie
bardzo źle, no to wtedy warto wprowadzić na początek suplementację szczepem probiotycznym Lactobacillus plantarum 299V z laktoferyną, które o 40% mogą zwiększać wchłanianie żelaza w diecie. Do tego dołożyć maślany, a jak to nie przynosi rezultatów, to dopiero wtedy włączyć suplementację żelazem, ale najlepiej właśnie w towarzystwie zawsze laktoferyny i witaminy C, żeby zwiększyć jego przyswajanie, a musicie też pamiętać, że żeby żelazo w ogóle się odkładało w formie ferrytyny, to nie możecie mieć również niedoboru witaminy B12, B6 czy B9, czyli folianów, które też niestety w populacji są chroniczne, a nie mają takich typowych objawów poza problemami z układem nerwowym, poza problemami z pamięcią, z koncentracją, czy ze skupieniem się, czy jakimiś drżeniami, spięciami o nieznanej etiologii. No, mądra jest, nie? Ta Gosia wasza. Gosiu, powiedz jeszcze może coś więcej na temat tych moich przejść z dietami, bo ja mówiłam już nie raz, że ja tam różne miałam swoje doświadczenia, jeżeli chodzi o diety i przechodziłam przez różne. Nawet gdzieś miałyśmy epizod ograniczenia mięsa, pamiętasz? Że już sobie wymyśliłam nawet, że ja już teraz na wegetariańską przejdę. Więc taki epizod I był. było jeszcze gorzej. Było jeszcze gorzej, bo to był najgorszy okres w ogóle, jak przemówił. No dobra, no to powiedz, opowiedz, jak to było? No to generalnie tak. No jeśli już przyjmujecie, nie, macie zdiagnozowane SIBO, rzeczywiście wiecie, decydujecie się na kurację antybiotykiem, no to w trakcie antybiotyku absolutnie nie przechodzicie na żadną dietę, bo w trakcie antybiotyku trzeba po prostu te bakterie dokarmiać, tak, żeby one się nie pochowały w biofilmy, czyli w takie okopy. Taki twór, który niejako je chroni przed działaniem antybiotyku. Jak przyjmiecie antybiotyk, antybiotyk na nie nie działa, one się chowają do bunkrów. A jak przestajecie przyjmować antybiotyk, to nagle z tych bunkrów wychodzą i atakują ze zdwojoną siłą. Więc już jak wszystko zaplanowaliście, stwierdziliście, że rzeczywiście antybiotykoterapia jest konieczna, to po antybiotyku zazwyczaj konieczne jest zastosowanie diety, żeby niejako tą kurację przedłużyć. Często też się przedłuża ziołami różnego rodzaju, żeby jeszcze dobić niedobitki, które w tym jelicie cienkim mogą gdzieś tam pozostawać. I tutaj tych diet jest mnóstwo, tak? Może to być dieta low FODMAP, nisko fermentująca, też tak jakby indywidualnie dobrana ilość fermentowanych produktów w zależności od dolegliwości. Może to być dieta bifasic diet, może to być protokół dr Siebecker, może to być dieta ketogeniczna, może to być dieta SCD, może to być dieta GAPS, w zależności od objawów i w zależności od tego, jakie mamy tak jakby szanse na pozbycie się tego SIBO, no bo jeśli widzimy, że tak jakby no pacjent nie reaguje, jedna kuracja została przeprowadzona, dieta niskofermentująca, później musicie pamiętać w ogóle, że trzeba te produkty fermentujące wprowadzać, więc to nie jest też tak, że to trwa chwilę, to jest niestety długotrwały proces, bo zazwyczaj mamy 2 tygodnie antybiotyku, później 4, 6, 8 tygodni diety niskofermentującej, a później kolejny czas wychodzenia z tej diety niskofermentującej, więc no kilka miesięcy co najmniej. No jeśli się okazuje, że mamy pacjenta, na którego jednorazowa kuracja nie działa, kolejna kuracja nie działa, no to wtedy tak jakby trzeba podjąć bardziej radykalne kroki, żeby po prostu wyeliminować te wszystkie fermentujące produkty. Musicie pamiętać, że fermentują głównie węglowodany, więc to one tutaj robią nam rozrubę w tych jelitach. Tak, ale jeszcze pamiętasz, że zanim chyba, to był chyba okres pandemii, chyba, która albo przed pandemią, znaczy przed pandemią na pewno jak gdzieś byłam na jakimś low carbie, tak sobie po prostu sama byłam sobie na low carbie, później miałam jakieś inne cele i ty mi zaproponowałaś no, taką zbilansowaną dietę, tam było. Nie mówię, że to był high carb, bo tam miałyśmy chyba 250-300 chyba gram, 300 chyba gram węglowodanu było, prawda? No i przyznaję, że
na tym, okej, okay, może progres gdzieś tam był taki sylwetkowy, ale z brzuchem było coraz gorzej faktycznie, bo te węglowodany mi fermentowały i... Pomimo tego, że nie jadłaś też węglowodanów fermentujących, tak? To głównie i tak, tak były te produkty nisko fermentujące. Tak, tak, to jednak nie czułam się za dobrze. Znaczy ja w ogóle, jak sobie tak teraz sięgam pamięcią, to ja odkąd pamiętam, nawet jak byłam mała, ja nigdy nie przepadałam, słuchajcie, za surowymi warzywami. One po prostu, ja po surowych warzywach zawsze miałam wzdęcia, zawsze miałam bolący brzuch. I one, tak miałam wrażenie, że nigdy mi nie służą, więc przez bardzo długi okres ostatnio robiłam tak, że warzywa po prostu planszowałam. Planszowałam albo lekko gotowałam i byłam w stanie dopiero je przyjąć w miarę jakby bez jakiejś mega super dolegliwości. Dlatego jak chciałam przejść na wegetariańską dietę, to był disaster po prostu, bo ja ciągle miałam ten brzuch jak balon. I wy może tego nie widziałyście i nie orientowałyście się, ale ja na live'ach, na których naprawdę już było źle, no to ja nie byłam w stanie, w samym stanie sportowym i w koszuli, w spodeneczkach, no bo brzuszek był nieproporcjonalnie duży do reszty. A jeszcze przy problemach takich zaparciowych to już w ogóle strasznie. Więc później, Gosiu, z tej wysokowęglowodanowej diety, w międzyczasie tam jeszcze były te low FODMAP, tak? Tak. Zrobiłyśmy ostatnio takie drastyczniejsze troszeczkę podejście, najpierw na low carb z powrotem. Bardzo drastyczne. A potem drastiko, eliminacja totalnie błonnika, warzyw i węglowodanów. Wszystkiego. Dieta. Na tym nisko, wiesz, Misiulku, więc chyba będziemy niedługo kończyć, bo tak, a zaraz może sobie podłączę. Dieta karniwora. Ja już Wam się przyznawałam, że jestem na diecie karniwora. Trochę pytań było, była tylko jedna osoba, która mnie zhejtowała. Jestem naprawdę pod wrażeniem naszej społeczności tutaj, że tylko jedna osoba mnie zhejtowała za to, że jem mięso. No, powiedz, Gosiu, na czym polega dieta karniwora, dobra? A ja znajdę ładowarkę, dobra? Dieta karniwora generalnie polega na jedzeniu tylko i wyłącznie produktów odzwierzęcych, więc w zależności od tego, jaki tak jakby rodzaj diety karniwora wybieracie, bo też jest wiele różnych opcji i różnych podejść. Możecie jeść przykładowo samą wołowinę, którą praktykuje właśnie Milkala Peterson i która ją wyleczyła z różnego rodzaju dolegliwości. Ona już przyjmowała leki immunosupresyjne, miała depresję i właśnie zaczęła sobie stopniowo eliminować różnego rodzaju produkty. Została tylko na tym, że właśnie nie samą wołowinę i to pozwoliło jej odzyskać niejako na zdrowie, więc teraz też to szerzy. Nawet napisała razem ze swoim ojcem książkę na ten temat. Natomiast no później tak jakby ta dieta może być rozszerzana i jecie już różnego rodzaju produkty odzwierzęce, czy to właśnie ryby, owoce morza, jaja w niektórych tak jakby protokołach też mogą się pojawiać produkty od krowy czy od kozy, typu jakieś produkty mleczne. Natomiast tutaj rzeczywiście w takich skrajnych protokołach raczej tych produktów mlecznych chcielibyśmy uniknąć, właśnie pozbawić tak jakby organizm tych produktów, które potencjalnie mogą fermentować. Więc tutaj rzeczywiście u wielu osób, które się zmagają z SIBO, ta dieta niskofermentująca, bifasic diet czy protokół dr Siebecker może się sprawdzać, ale jeśli już przetestowaliście różnego rodzaju protokoły, nie ma żadnej poprawy, no to to jest tak jakby no, kolejny etap, który warto by było rozważyć w drodze po prostu po
zdrowie, bo wtedy dzięki temu, że no, eliminujemy wszystkie produkty, które potencjalnie mogą nasilać ten stan zapalny w obrębie jelit, to jeszcze dodatkowo dostarczamy mnóstwo kolagenu, aminokwasów z bulionów długogotowanych, które też właśnie uszczelniają nam tą barierę jelitową, tak jakby odbudowują ten nabłonek jelitowy, dzięki czemu też no, pozytywnie wpływamy na tą mikrobiotę. Musicie pamiętać, że wtedy tak jakby na dietach eliminacyjnych dochodzi do przebudowy mikrobioty, również jelita grubego, więc albo możecie tak jakby pozytywnie tą mikrobiotę jelita grubego zmodulować, albo mogą zacząć przerastać bakterie proteolityczne czy gnilne, więc to też nie jest tak, że możecie sobie to robić na własną rękę, najlepiej robić to pod okiem specjalisty. No i ważna uwaga jest też taka, że diety eliminacyjne są tylko okresowe. To nie oznacza teraz, że niedobylska do końca życia będzie na diecie karniwora, tylko okresowo wprowadzamy dietę eliminacyjną po to, żeby właśnie ten przewód pokarmowy się zregenerował, żeby delikatnie zmodulować mikrobiotę jelitową, bo chociażby nieodłącznym duetem pasożytów są najczęściej przerosty grzybicze, więc tak jakby też zabieramy wszystkie substancje, które grzyby mogą dokarmiać i dzięki temu wychodzimy na prostą. No, mam nadzieję. Na razie jestem 2 tygodnie na diecie karnivora. W międzyczasie drogą eliminacji, jak to Gosia się bardzo śmiała z tego, że zaoszczędziłam 2,5 tysiąca złotych na testy na tę tolerancję pokarmową, dowiedziałam się, że no, białko jaja muszę na jakiś czas odstawić, bo najpierw byłam na samej wołowinie, a później zaczęłam dokładać sobie produkty. No i dołożyłam właśnie całe jajo i po tym całym jajku miałam taki charakterystyczny ból kłujący w podbrzuszu, pod pępkiem i to jest właśnie taki ból, który charakterystyczny jest dla nietolerancji pokarmowych, więc jestem na samych żółtkach i jest ok. Więc jakby stopniowo zaczęłam dokładać zgodnie z zaleceniami gości kolejne produkty, masło, owoce morza, kurczaka, jestem cały czas na takich bulionach, które gotuję paręnaście godzin minimum z kości wołowych plus z kości szpikowych, co też jest bardzo ważne. No i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że czuję się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Znaczy w ogóle przez pierwszy tydzień to zeszło 2 kilo. To tak lekko zeszło 2 kilo, bo zszedł mi, słuchajcie, celulitis cały, ta woda, która mi gdzieś tam stała, stan zapalny mi się na pewno gdzieś zmniejszyło, też tego się niedługo pewnie sprawdzimy, tak, jak to bardzo poszło do przodu. Więc brzuch w ogóle płaski taki, że nawet po posiłkach trzech w ogóle brzuch mam płaściutki, czuję się taka w ogóle, też jest psychiczna takie wpływ jakby tego na psychikę jest taki, że w ogóle czuję się dużo mniejsza. Pomimo, że to jest w ogóle 2 kilo, to jestem po prostu taka się zrobiłam malutka i patrzę na siebie, to mówię, Boże, gdzie ja w ogóle się podziałam. Ale no, na razie się czuję dobrze. No, to, czego mi czasami brakuje, to faktycznie gdzieś tam widzę, że tak, abym to zjadła, to bym zjadła. No, to jest dieta eliminacyjna, tu wielu rzeczy nie można jeść, ale jak się ma priorytet zdrowie, tak jak ja, dla mnie zdrowie jest na pierwszym miejscu moich wartości, to jestem w stanie na 100% poświęcenia i trzymam się zaleceń bardzo restrykcyjnie, no bo chciałabym się wyleczyć po prostu, tak? Dojść do pełnego zdrowia. A jeszcze chciałabym dodać, że jakby podłoże tych wszystkich moich rzeczy, moi drodzy, jest naprawdę bardzo odległe w czasie. To znaczy, że ja już jako dziecko się źle odżywiałam. Pakowano mi naprawdę jakieś kluchy, jakieś takie rzeczy, które no naprawdę, no, jakby na pewno nie była to dieta bogato odżywcza, tak? Nie, miałam stres, miałam różne sytuacje, które gdzieś tam później przyczyniły się na pewno do moich problemów jelitowych. I nawet półroczny urlop bezpłatny, na który poszłam, jak wiecie, i mija już rok od tego momentu, nie spowodował ustąpienia tych objawów. To znaczy, że ja już naprawdę po pół roku siedzenia w domu i będąc na praktycznie jednym etacie, bo z dwóch zrezygnowałam, znaczy z jednego zrezygnowałam, dalej czułam się po prostu źle i
I teraz, jeżeli moi drodzy, przez wiele lat, a ja mam lat 36, prowadziłaś się źle, bo przecież na studiach był alkohol i też złe odżywianie, no to też no, nie można się spodziewać, że przez pół roku siedzenia na dupie, chociaż dla mnie jeden etat to po prostu było prawie jak nic nie robienie, was wyleczy. Tak samo, jeżeli chodzi o przyjmowanie suplementów. No, wiecie, no, jak się miało niedobory przez wiele, wiele lat, no to się nie wyleczyły suplementami, nie, jakby te niedobory nie ustąpiły w ciągu jednego miesiąca. No, trzeba też odpowiednią ilość czasu poświęcić na ten proces leczenia, adekwatny do tego, ile lat się zaniedbywaliśmy, ile lat mieliśmy problemy. No ja naprawdę miałam jako dziecko już duże problemy z przewodem pokarmowym, więc teraz zakładam, że trochę to potrwa. No Kośka, no jesteś na mnie skazana. No. Dziękuję. Tyle na ten temat. Musicie pamiętać właśnie, że to jest proces. Jeśli coś rzeczywiście trwało latami, no to nie da rady po prostu zmienić tego w 3 miesiące, tak? Często potrzeba 3 miesiące, czasami minimum to jest pół roku, czasami rok, a czasami nawet 2-3 lata. I mam taką wisienkę na torcie, moją pacjentkę, która 10 lat się starała o dziecko. Tam w międzyczasie naprawdę mnóstwo powychodziło problemów, i borelioza, i endometrioza, i poronienie, problemy z układem immunologicznym, niepłodność immunologiczna. Naprawdę lekarze już rozkładali ręce, ale po prostu my jak ten dzik w błoto stwierdziłyśmy, że no połączymy te wszystkie kropki, znalazła bardzo dobrego lekarza, który nie postawił na nią krzyżyka i właśnie teraz się dowiedziałam, że już jest na końcówce ciąży po tych 10 latach, pomimo poronienia też się nie poddała i tą swoją upragnioną duszyczkę udało się stworzyć i doczekać, fajne, więc super. To, że czasami potrzeba do czegoś lat, do tego, żebyście odzyskali zdrowie, wcale nie oznacza, że jesteście beznadziejnymi przypadkami i nie da się z tym nic zrobić, tylko po prostu czasami potrzeba troszkę więcej czasu i zaufajcie specjaliście, z którym współpracujecie, bo taka, jak to się nazywa, turystyka gabinetowa, często pacjenci ją uprawiają, nie pomaga niestety, bo każdy specjalista ma swoją metodę pracy, wielu się też ze sobą nie zgadza, no ale tak jakby współpraca z pacjentem, klientem pozwala wypracować te rezultaty, no bo to też jest tak, że ja daję tobie narzędzia, a czy ty z tych narzędzi skorzystasz później, no to jest już twój wybór i twoja kwestia, ja tego wszystkiego za ciebie niestety nie jestem w stanie zrobić. No szkoda, bo jakby to jeszcze można było za to zapłacić, to byłabyś milionerką. No, muszę przyznać, że wymaga to naprawdę wielu wyrzeczeń, ale że ja na drugie mam wytrwałość, to cisnę i się nie poddaję. I jak widzę, że naprawdę coś idzie w dobrym kierunku, to się tego trzymam. Choć ciągnie mnie czasami, no ciągnie mnie do jakichś tam rzeczy, ale się trzymam. Nie, jeszcze chciałam tylko dodać, słuchajcie, za chwilę możecie już zacząć zadawać pytania, nie, Gosiu? Bo zaczniemy odpowiadać na pytania, więc ja widziałam, że te pytania się wcześniej pojawiały, ale chciałam dokończyć nasze wątki i powiedzieć, bo być może i tak byśmy odpowiedziały na dane pytanie z początku. Więc teraz już, moi drodzy, zadawajcie pytania. A ja jeszcze wam chciałam powiedzieć, że pomimo tego, że ja w ogóle nie spożywam węglowodanów, nul, zero, zero, jestem naprawdę pełna energii. Tego się najbardziej bałam, że nie dam rady na przykład na treningach, nawet na hopsa, tak, na treningach siłowych, że zabraknie mi energii i mi odetnie. Nic takiego się, słuchajcie, do tej pory nie wydarzyło. Zrobiłam już trochę treningów siłowych, zrobiłyśmy już 2 treningi wzmacniające, no i jeszcze nie było interwału, więc tutaj z interwałem może być mały problem. Ale bez żadnego wspomagania się węglowodanami robię te treningi na bardzo dobrym poziomie energii, na 3 posiłkach w ciągu doby. Bo dieta karniwora to jest takie 50/50 białko z tłuszczami, więc też nie jest tak, że ta energia tylko pochodzi z tłuszczy, tylko no mamy białko, które może się nam przekształcać w glukozę gdzieś tam, tak? W procesach różnych. W różnych procesach, więc no to jest akurat, powiem wam, ciekawe i takie trochę uspokajające osoby, które dużo
tego trenują, tak? Że bez tych węglowodanów też się da. Dobra. Bo też na diecie karniwora bywa się w ketozie, tak? Może nie jest się cały czas, ale w ketozie jednak się bywa i przy dobrej adaptacji metabolicznej rzeczywiście jesteś w stanie też czerpać te korzyści właśnie z ciał ketonowych, a to one odpowiadają za ilość energii. Tak, 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 tak. Fajnie, bo ten poziom energii jest naprawdę stały w ciągu dnia. Całkiem nieźle. Gosiu, odpowiadaj na pytanie. Tak. Tutaj gdzieś było pytanie, widziałam test wodorowy czy wodorowo-metanowy. Zawsze wykonujemy test wodorowo-metanowy, najlepiej z laktulozą, nawet nie z glukozą, bo glukoza w tej początkowej części jelita już się wchłania i nie dochodzi do jelita krętego. A dlaczego wodorowo-metanowy? A dlatego, że te archeony, które produkują metan właśnie, zjadają produkowane przez bakterie wodór i często jak no, tak jakby wykonujecie tylko test wodorowy, no to niestety wyniki mogą być fałszywie ujemne, ale też należy pamiętać, że do tego testu trzeba się przygotować i w miejscach, gdzie wykonywane są te testy, wszystko jest opisywane, jak się do tego testu przygotować. No, przede wszystkim przed testem 1-2 dni możecie jeść tylko właśnie mięso, ryby, jaja i dodatek tłuszczu. Tak, w jaki sposób zakwaszać żołądek? Tutaj tak, zanim zacznie się w ogóle zakwaszać żołądek, to musimy się upewnić, czy nie ma tam żadnych nadżerek, czy nie ma tam żadnych wrzodów, czy nie ma tam żadnego stanu zapalnego, no bo jeśli jest, to dolejecie tylko i wyłącznie oliwy do ognia, więc jeśli już wiemy, że nic się nie dzieje, albo w ogóle no, nie chcecie sprawdzać i decydujecie się, żeby tą pracę żołądka wspomóc, to jeśli cokolwiek czujecie, że się dzieje źle, że żołądek zaczyna was piec, pojawia się zgaga, czy cokolwiek, jakiś ucisk na klatce piersiowej, to absolutnie przestajemy dalej ten żołądek dokwaszać, no ale przede wszystkim jak dokwaszamy żołądek? No skupiając się właśnie na higienie jedzenia, czyli jemy spokojnie, przeżuwamy 20, 30, nawet 50 razy każdy kęs, żeby była papka. Skupiacie się na tym, co jecie, a nie na wszystkich czynnikach rozpraszających. To raz, jemy w spokoju, spokojnej atmosferze, a nie spiesząc się na autobus, czy na tramwaj, czy do samochodu na jakieś spotkanie do pracy. Mogą też dobrze się sprawdzić gorzkie zioła, może się sprawdzić też gorzka sól, chociażby sól himalajska czy kłodawska na język nakładana przed jedzeniem. Może to być ocet jabłkowy ekologiczny, może to być sok z cytryny, one nie mają kwasowego pH, tylko ze względu na ten swój kwaśny smak właśnie stymulują żołądek do pracy. Jakbyście sobie teraz nawet zaczęli myśleć, że pijecie sok z cytryny i ta kwaśna cytryna rozlewa się w waszych ustach, to już ślinianki zaczną pracować i wydzielać troszkę śliny. Mogą to być różnego rodzaju enzymy trawienne, może to być betaina, HCL, więc tutaj tych metod do kwaszania żołądka jest naprawdę mnóstwo. Dziękuję za odpowiedź. To było tak, jak z ksifaksanem, czy zaczynam od farmakologii, a potem wykonać ten test. Nie, no najpierw test się robi, a później się... Tak. Najpierw robicie test, a dopiero później w zależności od wyników testu dobierane jest leczenie, tak? Czy to będzie jeden antybiotyk, czy będą dwa antybiotyki, czy jeszcze dodatkowo najczęściej konieczne są prokinetyki, probiotyki i tak dalej, i tak dalej. Osoba, która umie interpretować testy, z samego testu jest w stanie wyciągnąć dużo więcej niż tylko to, czy macie SIBO i IMO. Tu jeszcze na Instagramie ktoś było pytanie. A czy jeżeli wynik jest ujemny, przygotowania było zgodnie z tym, co napisało laboratorium, a mimo to w czasie badania ból brzucha, w trakcie badania, czy to o czym świadczy dziewięciolatka? Może, mogą być jakieś inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, a może być też SIBO siarkowodorowe, w szczególności jeśli gazy, które się z was wydobywają, mają zapach takiego zgniłego jajka. Więc to już w zależności od tak jakby wywiadu i od dolegliwości, jakie towarzyszą. Przewlekła pokrzywka utrzymująca się długo, objawy rano i wieczorem też pewnie może być objawem zarobaczenia. Tak, Beata, i ja też to przerabiałam.
Może być też nietolerancja histaminy, na przykład mogą być jakieś alergie, pokrzywka polinergiczna. DAO, Tak. histaminy też sprawdzałyśmy. Czy niski poziom żelaza, zmiany na skórze mogą świadczyć o istnieniu pasożytów? Jakie najlepiej wykonać testy na istnienie pasożytów? No, no tak, Asia, no o tym żeśmy mówiły dużo, że tak, zmiany poziomu żelaza i zmiany skórne tak o tym świadczą i trzeba zrobić badanie z kału albo z krwi. No ja polecam. Ewentualnie jakieś przewlekłe infekcje bakteryjne, wirusowe też, typu nie wiem, wirus Epsteina-Barra, cytomegalowirus, borelioza, koinfekcje i tym podobne. Więc tutaj dużo jest dróg, które należy sprawdzić. Jaki pakiet badań należy wykonać na start? No to Gosiu chyba tak nie da się, co? To w zależności od objawów, od dolegliwości, to najlepiej po prostu napisać i opisać swoje problemy, bo no też tak jakby ta diagnostyka będzie się różniła, a też często są jakieś badania sprzed lat, więc tym też można się posiłkować w zależności jak to wyglądało. Tutaj widziałam pytanie o laktoferynę przy nietolerancji laktozy. Nietolerancja laktozy nie jest przeciwwskazaniem do suplementacji laktoferyny. Jedynym przeciwwskazaniem do suplementacji laktoferyny jest alergia na białka mleka krowiego. Wtedy absolutnie jej nie można, ale przy nietolerancji laktozy, laktoza to jest cukier mleczny, a laktoferyna jest białkiem, jak najbardziej może być suplementowana. I to pytanie było na Instagramie. A wieczne zapalenie mieszków włosowych, rozogniony skalp, wypryski. Znaczy pewnie ktoś pyta o przyczynę, tak? To ciężko powiedzieć, no przyczyn jest naprawdę mnóstwo, więc tutaj najlepiej też albo się skonsultować ze specjalistą, z trychologiem, jeśli już były konsultacje i nie przynoszą rezultatów, no to szukać jaka jest przyczyna, czy to pasożyty, czy niedobory, czy nie wiem, sucha skóra, czy jakieś inne jeszcze problemy, alergie i tym podobne. No przyczyn naprawdę jest mnóstwo. Czy biorąc leki przeciwhistaminowe na alergię przepisane przez alergologa, czy to znaczy, że mam nietolerancję histaminy? Nie, to jest zupełnie inny mechanizm. Tak naprawdę przy alergiach mamy alergie IgE zależne, tak? Tam są tak jakby zaangażowane przeciwciała w tą odpowiedź alergiczną, a przy nietolerancji histaminy najczęściej ona jest nabyta. Zdarza się, że jest wrodzona genetycznie, ale przy tej nabytej nietolerancji histaminy mamy problem z produkcją enzymu właśnie przez bakterie jelitowe, który nam rozkłada tą histaminę, to enzym DAO się nazywa i najczęściej jest chwilowa do wyprowadzenia, tak samo jak do SIBO, tak samo doprowadzają do tego różne zaburzenia. Tutaj ktoś pisał, a jak żelazo jest grubo ponad normę? Żelazo jest takim markerem stanu zapalnego, więc może to być jakiś stan zapalny. Często też w momencie, kiedy organizm zaczyna wyciągać tych zgromadzonych zapasów z ferytyny, to chwilowo tak jakby poziom żelaza wzrasta, a później jak już tak jakby wyciągnie całkowicie te zapasy zgromadzone, no to poziom żelaza spada, więc tutaj zależy też jak wygląda reszta wyników badań, jak wygląda morfologia, jak wygląda OB, CRP i tym podobne. Może to być chwilowo, najczęściej jest to po prostu miernikiem stanu zapalnego. Z gastroskopii wyszła celiakia, ale włosy wypadają mimo diety bezglutenowej. Czy to mogą być pasożyty? To zależy jak wygląda poziom ferytyny, bo najczęściej ferytyna jest bardzo niska. Taki poziom ferytyny, który pozwala zabezpieczyć włosy przed wypadaniem, to jest pomiędzy 50 a 60 nanogramów na mililitr, więc nawet pomimo diety bezglutenowej i tak ta powierzchnia wchłaniania kosmunków jelitowych będzie niska, no i automatycznie wtedy to żelazo nie będzie się wchłaniać i sama dieta bezglutenowa, że tak powiem, no, nie nabuduje nam zapasów żelaza. Si. Jak żyć z jelitami skręconymi? Stwierdzone podczas kolonoskopii. To jest to gastrologa pytanie. To już konsultacja z gastrologiem. Jeżeli wyniki stwierdzają pasożyty u jednego domownika, to znaczy, że wszyscy inni w domu też je mają, to ja odpowiem od razu, że zależy od pasożyta, bo jeżeli owsiki, to zaleca się przeleczyć całą rodzinę i bardzo dobrze wyczyścić całą chatę, łącznie z prasowaniem
firanek, zasłon, gotowanie, pościeli i tak dalej. To trzeba zrobić dwukrotnie. A jeżeli chodzi o inne pasożyty, to nie do końca, dlatego że pasożytami innymi nie da się zarazić często od człowieka, tak? To znaczy, że jeżeli jedna osoba ma lamblię, to twój partner wcale tej lamblii mieć nie musi. Ale często też może mieć, bo na przykład jadł w tej samej restauracji ten sam posiłek. Dokładnie, więc jakby zamiast może się leczyć w ciemno, warto też drugą po prostu osobę z rodziny przebadać, bo mogą być jakieś inne rzeczy, tak? Jak się leczy, też leki, które akurat ja przyjmowałam, były tylko na konkretne pasożyty, więc jakby to nie jest tak, że one są na wszystkie i zrobimy sobie od czasu do czasu takie czyszczenie i pozbędziemy się wszystkiego, tylko jest to też w pewien sposób terapia celowana. Chyba nie ma gościu takiego preparatu na pasożyty, który by zabijały wszystkie pasożyty. A jeszcze Wam powiem, że akurat ten, który ja brałam, no jakby działa tak, że paraliżuje układ nerwowy danego pasożyta, więc jakby to jest takie uspokajające, że on po prostu kaput od razu i go wydalasz w formie różnej, może częściowo strawionej, nie wiem, nie patrzyłam, ale tak. Więc jakby no nie ma szans, że on tam gdzieś ci będzie wędrował, więc jakby no lekiem lepiej się przeleczyć niż ziołami, jak się nie wie. Tylko mądrze, tylko mądrze. Dokładnie. Jaki poziom ferytyny jest ok? Ja chyba mam około 30, no to 30 chyba trochę mało, Gosiu, prawda? Minimum 50-60, nawet dla optymalnej pracy tarczycy 90 dla kobiet, około 150 dla mężczyzn. To jest takie... Tak, a mi dziewczyny na któryś newsletter odpisywały, że mają 8, więc ja się zastanawiam, jak można żyć w ogóle, jaki to jest poziom energii, masakrycznie niski, to tak jak, nie wiem, no 200 testosteronu u mężczyzny, co się żyć nie chce, to jest w ogóle, ja naprawdę, no ja może nie miałam 8, tak, no tam miałam też, Kościół, chyba około 30 tej ferytyny, prawda, to ja już czułam, że po prostu teraz jest, było tak... chyba nawet niżej, 16, 18, gdzieś tam coś kojarzę. Tak, ale później zaczęłam suplementować, trochę tam poszło do góry, pomimo, że miałam pasożyty, tak, ale ja się czułam po prostu fatalnie, tak, po prostu się żyć nie chciało, mało tej energii, jakby w ogóle, no to był taki jeden z objawów, który dawał mi też do myślenia, że to jest niemożliwe. Jak osoba dobrze się odżywiająca i dbająca o ruch, o wiecie, te wszystkie rzeczy jak niebieskie światło, sen i tak dalej, w dalszym ciągu może nie mieć energii do takiego normalnego wstania z łóżka. Więc ja zachęcam Was, moi drodzy, do tego, żeby być dociekliwym, by sprawdzać i badać się. Ja oczywiście reklamuję bardzo Małgorzatę Ostrowską z Biwell. Jak się dopchacie, bo podejrzewam, że gorsze ma terminy na cały następny rok. Ale tak, Gosia jest bardzo dobra specjalistką. Potrafi łączyć te kropki, ja jestem tego dobrym przykładem. No my sobie, Gosia, działamy dalej i być może będziemy Was jeszcze informować o dalszych etapach. Ostatnie pytanko, Gosiulku, i kończymy, bo trzeba się położyć spać o rozsądnej godzinie, co? To wybiera jakieś pytanko. Jak podnieść ferytynę? To może ostatnio, już cały live praktycznie o tym mówiliśmy, ale jeszcze podsumujemy. Zadbać o wchłanianie, więc przede wszystkim higiena jedzenia, optymalne trawienie w żołądku, maślany, więcej żelaza w diecie, bo to panie mają najczęściej z tym problem, więc więcej czerwonego mięsa, podrobu, wołowina, kaczka, wieprzowina, nie wiem, królik, cielęcina, buraki, zielone warzywa liściaste. Wspomagająco może służyć też laktoferyna w połączeniu z Sanprobi IBS. No i później w zależności już od tego, czy się udaje podnosić, czy też nie, no to może być celowana suplementacja albo po prostu szukanie przyczyny niskiego poziomu ferytyny, bo musicie znaleźć przyczynę, dlaczego ona jest niska, czy jakieś zaburzenie trawienia, zaburzenie wchłaniania, po prostu niedobór tego żelaza w diecie, więc tutaj najważniejsze jest, że musicie szukać przyczyn swoich zaburzeń i jak macie SIBO, IMO, SIFO, to pierwszym wyjściem nie jest przyjęcie antybiotyku i jakoś to będzie,
tylko trzeba tą kurację przeprowadzić mądrze, bo później SIBO po prostu będzie Wam niestety nawracać. A im tak jakby częstsze antybiotykoterapie, no to tym gorzej też dla mikrobioty jelita grubego, więc sami niejako kopiecie pod sobą dołki, a tego chcielibyśmy uniknąć. No dobrze, Kościolku, kończymy, bo 1,5 godziny naprawdę już ten live wyszedł. Jesteś skarbnicą wiedzy, już wszyscy o tym wiedzą, wieść się rozniosła, więc pewnie się spotkamy również za jakiś czas. A moi drodzy, bardzo dużą, w ogóle bardzo dobrym źródłem wiedzy, który Gosia nam również przekazała, jest film z kampanii Strong Siostra, bo tam było dużo, to był film pod tytułem Z miesiąca autoagresja. I tam z Gosią bardzo dużo rozmawiałyśmy o chorobach autoimmunologicznych, ale tam też było dużo tarczycy też, w sensie jakby o wszystkim. Teraz chciałam powiedzieć. Tak, niedoczynności, tarczycy, niedoczynności, autoagresji. Tak. Hashimoto, jakby. Więc zajrzyjcie sobie na YouTube'a, bo tam ten film jest i naprawdę również ogrom wiedzy. No. No dobra, to co? Dziękuję Ci, Gosiulku moja. Dziękuję. My jesteśmy in touch. Za zaproszenie. I love you, you know. Śpijcie dobrze, nie naświetlajcie się światłem niebieskim, bo to pora do spania. 22, 23 idziemy spać i śpimy 7-8 godzin dziennie. Tak, czyli znaczy ja 22 już bym chciała spać. Także moi drodzy, dziękuję bardzo. I do zobaczenia na jutrzejszym live. Jutro trenujemy Stronga. Buziolki. Zapisuję. Pa.